Hej kochani, z tej strony Olga. Witajcie w miejscu, w którym opowiadam o modzie, rozwoju osobistym oraz nauce akceptacji siebie. Nauce akceptacji siebie, bo sama mam problem z zaakceptowaniem siebie, ale jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, no to już zapewne wiecie. Przychodzę dzisiaj do Was z materiałem, w którym chciałabym się z Wami podzielić moimi zasadami, moimi sposobami na to, co robię, żeby wyglądać dobrze. I co najważniejsze, bez dodatkowej inwestycji pieniędzy. Także jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. I pierwszą rzeczą, a raczej pierwszym przyzwyczajeniem, którego się trzymam, jest to, że zawsze staram się zakładać swoje najlepsze ciuchy, które mam. I przez bardzo długi czas miałam w swojej głowie myśli takie, że jak gdzieś wychodziłam i chciałam się ubrać dobrze, żeby się ze sobą dobrze czuć, chciałam na przykład założyć moją nową, no nie wiem, taki przykład, chciałam założyć nową koszulę, która była mega super, to zastanawiałam się nad tym, czy za bardzo się nie odstawię na dane wyjście. I też w ostatnim czasie zaczęłam bardziej zwracać uwagę na to, jakie mam myśli w stosunku do konkretnych ubrań, konkretnych rzeczy, które znajdują się w mojej szafie. I wcześniej często miałam takie myślenie, że nie założę danej koszuli, bo mi jej szkoda, nie założę danej marynarki, bo boję się, że ją ubrudzę, nie założę tych spodni do pracy, bo jeszcze się zniszczą. I po jakimś czasie doszłam do takiego wniosku, że kurczę, przecież ja kupiłam te ubrania po to, żeby w nich chodzić, że to, że one zniszczą, to jest gdzieś tam wliczone w koszta noszenia tej rzeczy i że tak naprawdę one nie są kupione po to, żeby leżały w szafie, tylko żeby sprawiały mi przyjemność, żeby mi służyły. I to jest właśnie ta jedna z tych zasad, że nie patrzę na to, czy dana rzecz może się zniszczyć, czy może się ubrudzić, czy może coś jej się stać, tylko po prostu zakładam to, na co w danym momencie mam ochotę i co się pokrywa z moim aktualnym humorem, z moją potrzebą wyglądu. Kolejną rzeczą, której nie zawsze się trzymałam, jest prasowanie ubrań. Przez pewien okres w swoim życiu uważałam, że jest to tylko i wyłącznie strata czasu. Na dzień dzisiejszy zauważam, że potrafi to bardzo, ale to bardzo zmienić wygląd końcowy danej stylizacji i ubrania, a przede wszystkim t-shirty, koszule, jakiegoś różnego rodzaju bluzki, kiedy są wyprasowane, sprawiają, że ta nasza stylizacja jest taka, że ta nasza stylizacja jest po prostu taka wygłaskana, jak Lola teraz, że po prostu widać, że się postaraliśmy i że wygląda to po prostu lepiej. Kolejną rzeczą, kolejnym zabiegiem, który sprawia, że nasze stylizacje mogą wyglądać lepiej, jest odświeżenie kolorów. I nie wiem, czy kiedykolwiek to robiliście, ale ja pamiętam, jak kupiłam marynarkę czarną z Vinted i okazało się, że ta marynarka przyszła do mnie z taką dość dużą białą plamą. To była czarna marynarka i miała taką bardzo dużą plamę tutaj gdzieś na boku i tak naprawdę nie wiedziałam, co z nią zrobić, ponieważ była to marynarka z Massimo Dutti i skład materiału to oczywiście była wełna, wszystko było super z tą marynarką, ona była w stanie idealnym, więc wydaje mi się, że po prostu ktoś tą marynarkę gdzieś tam ubrudził, miał jakąś sytuację, po prostu ją sprzedał. No oczywiście to nie było w opisie danej rzeczy, kiedy ją kupowałam. Natomiast też ona kosztowała bodajże 10 euro, więc doszłam do wniosku, że szkoda gdzieś tam dochodzić swoich praw, bo po prostu mi się nie chciało. No ale też szkoda było mi wyrzucić tą marynarkę do śmieci, szkoda było mi ją też komukolwiek oddać, więc doszłam do wniosku, że kupię po prostu czarny barwnik i spróbuję tym sposobem zaradzić. No i efekt końcowy mnie bardzo i to bardzo zaskoczył. Po przeglądnięciu też internetu i barwników, jakie są, muszę Wam powiedzieć też, że świetnie się barwniki sprawdzają
przy dżinsie, kiedy już te nasze spodnie dżinsowe tracą swój kolor, czy nawet przy czarnej odzieży, koszulkach, t-shirtach, wiadomo, że te ciemne kolory bardziej się spierają i są mniej odporne na pranie i po dłuższym czasie po prostu są troszeczkę takie wyblakłe, więc tutaj też warto co jakiś czas te kolory odświeżać dzięki takiemu barwniku do ubrań i to też sprawia, że te nasze ciuchy przez dłuższy czas nam służą. A jeżeli macie jakieś ulubione, nie wiem, koszulki, t-shirty albo jakieś bluzki, które po prostu są tak już znoszone, ale mimo wszystko szkoda się Wam z nimi rozstać, warto czasem może zafarbować taką koszulkę barwnikiem i sprawdzić, czy przypadkiem nasza ulubiona bluzka nie będzie miała drugiej młodości. I jeżeli już jesteśmy przy kolorach, to kolejnym zabiegiem, który jest bardzo przydatnym i który też warto robić, a nie wymaga od nas dużego nakładu finansowego, jest wybielanie białych ubrań. I muszę Wam powiedzieć, że w stylizacji nie ma nic gorszego niż zszarzała koszulka, która była biała. Oczywiście wszyscy bardzo dobrze wiemy, że biel to taki kolor, który po kilku praniach już nie jest normalną bielą. Dlatego też od czasu do czasu warto wybielić te ubrania, żeby były one takie bardziej świeże i żeby ta nasza biel nie była szarością, a była po prostu bielą. Kolejnym zabiegiem, który ma duży wpływ na nasz wygląd, na wygląd naszej stylizacji i tego, jak się prezentujemy, jest zadbane obuwie. I mówię tutaj o każdym typie obuwia, zarówno o sneakersach, jak i o letnich klapkach, czy nawet jesiennych botkach. I warto poświęcić im troszeczkę więcej naszej uwagi. Jeżeli mamy białe sneakersy, które na przykład są skórzane, warto je co jakiś czas odświeżyć białą pastą do skóry. Jeżeli mamy skórzane botki, to te też warto regularnie czyścić i nawilżać skórę, żeby nie pękała. Co za tym też idzie, sprawi to, że nasze buty będą przez dłuższy czas nam służyć i będą po prostu wyglądać dobrze. A w całej stylizacji nie ma chyba nic gorszego niż brudne obuwie. I bez względu na to, jak bardzo postaramy się, żeby góra i dół był dopasowany do siebie, jeżeli będziemy mieć brudne buty, no to niestety, ale cała stylizacja nie będzie wyglądać tak dobrze, jak wyglądałaby, gdybyśmy mieli je po prostu czyste. I tutaj też warto, myślę, że poświęcić się troszeczkę więcej uwagi obuwiu, bo mam wrażenie, że jest ono trochę zaniedbywane przez nas i bardzo często widzę gdzieś tam, kiedy ktoś ma bardzo ładną stylizację, bardzo fajnie wygląda, no ale te jego obuwie jest troszeczkę takie zniszczone, brudne i to ujmuje bardzo na stylizacji. Szósty zabieg, a raczej może nawyk, którego się trzymam i który stosuję w swojej garderobie i w stosunku do swoich ubrań, jest to, że ja robię regularne przeglądy swojej szafy i tych ubrań, które mam, i sprawdzam, czy wszystkie guziki się dobrze trzymają, żeby też w międzyczasie gdzieś tam nie zgubić jakiegoś guzika, bo oczywiście nie wszystkie ubrania, nie wszystkie rzeczy mają te dodatkowe guziki. Oczywiście zdarzy się często tak, że one je mają, ale ja mam też taki nawyk, że zawsze je odcinam i wrzucam do takiego zbiorczego pudełeczka, w którym trzymam wszystkie guziki, które miałam w zestawie do swoich ubrań. No ale zdarzają się też sytuacje takie, że, a raczej często jest tak, że kiedy potrzebujemy jakiś guzik do konkretnej rzeczy, to będziemy mieć wszystkie guziki, ale nie będziemy mieć akurat tego guzika, który potrzebujemy. Dajmy na to do marynarki, do bluzki, do koszuli. Także no tak jest, nie wiem dlaczego tak jest, ale ja często tak mam, że jeżeli coś zgubię i jeżeli zgubię jakiś guzik, no to będę miała wszystkie guziki, ale akurat nie będę miała tego, który potrzebuję.
No i jeżeli właśnie chodzi o ten zabieg, wracając już do tego tematu, jeżeli chodzi o ten nawyk, no to bardzo często właśnie sprawdzam, czy wszystkie guziki są dobrze przyszyte, czy któryś się z nich nie poluzował i po prostu tak niechlujnie nie zwisa gdzieś tam, czy nie mam gdzieś tam odstających nitek. I tutaj też uczulam na to, że nie warto ciągnąć za nitki, żeby je urwać. Zawsze, jeżeli gdzieś widzicie jakąś nitkę, to po prostu trzeba ją delikatnie odciąć. W żadnym wypadku nie ciągnąć, nie próbować urwać, bo to się bardzo często źle kończy. No i co jeszcze robię z ubraniami? Sprawdzam, czy nie mam jakichś plam, zaciągnięć, czy jakaś konkretna rzecz nie wymaga jakichś poprawek, albo gdzieś wywabienia jakiejś plamki, bądź czegoś, czego po prostu nie zauważyłam i często właśnie przyglądam swoją szafę, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś, czy moje ubrania nie mają jakichś mankamentów. Następną rzeczą, o którą warto zadbać, a która nie wymaga od nas nakładu pieniężnego i która ma też wpływ na nasz wygląd zewnętrzny, to są oczywiście włosy i fryzura. Odpowiednie dopasowanie fryzury do stylizacji potrafi zmienić całkowicie jej charakter. Związane włosy sprawią, że cała stylizacja będzie wyglądać bardziej formalnie, rozpuszczone włosy dadzą takiej lekkości, ale co jest najważniejsze, to to, żeby te włosy były zawsze czyste. I tutaj też nie chciałabym, żeby to wybrzmiało jako takie nakładanie presji, bo ja sama też często gdzieś tam, jeżeli słyszę w filmach u kogoś, że włosy zawsze muszą być czyste, to ja czuję takie nałożenie na siebie presji tego, że kurczę, no ale czasem zdarzają się takie sytuacje, że faktycznie nie mamy czasu, żeby te włosy umyć i często tak jest, że jednego dnia przychodzimy bardzo zmęczone do domu, nie mamy dosłownie siły, żeby cokolwiek koło siebie zrobić. Jeszcze nie mamy siły, żeby po prostu umyć głowę, bo w moim przypadku mycie głowy to jest taki nakład czasowy około 30-40 minut dodatkowo spędzenia na ich suszeniu i ułożeniu i zdaję sobie sprawę z tego też, że po prostu to wymaga więcej gdzieś tam naszego poświęcenia uwagi i więcej naszej energii, a tej energii nie zawsze mamy. Dlatego ja w momencie, kiedy faktycznie nie jestem w stanie sobie poradzić czasowo na tyle, żeby jeszcze gdzieś tam ogarnąć te włosy na tyle, żeby były czyste i bardzo świeże, no to posiłkuję się gdzieś tam suchym szamponem albo po prostu robię sobie takie upięcie, żeby te nie do końca świeże włosy były aż tak bardzo widoczne. No ale oczywiście też w tym przypadku nie popadajmy ze skrajności w skrajność. Tutaj warto pamiętać o tym, że w życiu bywają różne sytuacje i sama świadomość tego, że czyste włosy, ułożone włosy podkręcą naszą stylizację, daje już dużo, ale uważam też, że w momencie, kiedy nie mamy możliwości tego zrobienia, to też nie powinniśmy nakładać na siebie presji. Kolejną rzeczą, która ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasz wygląd zewnętrzny i to, jak jesteśmy odbierani przez innych, są zadbane paznokcie. I paznokcie oczywiście nie muszą być zawsze pomalowane. Najważniejsze, żeby były czyste, żeby skórki też były w miarę możliwości zadbane, żeby nie były gdzieś tam poszarpane i trudno jest mi to powiedzieć, ale to jest gdzieś tam moja taka pięta achillesowa, bo ja mam takie tiki, kiedy się stresuję, kiedy po prostu o czymś myślę, albo kiedy po prostu się nudzę, to często skubię te swoje skórki i one później bardzo brzydko wyglądają i za każdym razem gdzie słyszę, że te skórki czy paznokcie powinny być bardzo zadbane, no bo to przecież jest moja wizytówka, to mam takie troszeczkę poczucie winy, że kurczę, pękala, te twoje paznokcie to są słabe i ty to jednak nie jesteś taka zadbana i jednak to nie wyglądasz ładnie. Dlatego tutaj też warto gdzieś tam mieć do siebie troszeczkę więcej wyrozumiałości i w momencie, kiedy właśnie coś takiego jest, to po prostu gdzieś tam z drugiej strony sobie powiedzieć, że ej, ale przecież ja mam takie paznokcie, bo dajmy na to, robiłam to czy tamto. Więc czasem warto
wiele rzeczy od siebie odrzucić. A najgorszy w sumie moment, w którym te moje skórki były bardzo, ale to bardzo zaniedbane, to był moment właśnie, kiedy robiłam Kelly, kiedy miałam bardzo dużą styczność z igłą i ta igła często te moje paluszki tutaj kuła, gdzieś tam tu się zacięłam, tutaj gdzieś mi się wysuszyły te skórki i wyglądało to bardzo, bardzo brzydko. Dlatego też warto pamiętać o tym, że zadbane paznokcie to nasza wizytówka i one też mają bardzo duży wpływ na naszą stylizację, ale też nie warto siebie karać za to, że w danym momencie, dajmy na to, te nasze paznokcie nie wyglądają na tyle dobrze, na ile powinny wyglądać, bo dajmy na to w danym momencie gdzieś, bo w danym momencie jesteśmy po wykopkach na naszym ogródku. A tak też się zdarza. Taki moment też miałam, że w momencie, kiedy kopałam na ogródku, czy sadziłam jakieś tam swoje rośliny, to później już widziałam te swoje paznokcie, w jakim są stanie. I tutaj nawet nie miało znaczenia, czy używam rękawiczek, czy nie. Po prostu po takich rzeczach te paznokcie zawsze są w opłakanym stanie i po prostu czasem minie troszeczkę więcej czasu, zanim doprowadzimy je do stanu używalności i ładnego wyglądu. Także tutaj też myślę, że nie warto kłaść na siebie presję. Warto o tym pamiętać, ale nie warto siebie za to cisnąć, bo ja siebie za to często cisnę. Nie wiem, jak Wy macie, ale ja tak mam. Okej, kolejną rzeczą, która jest ważna i która ma wpływ na nasz wygląd zewnętrzny, a nie wymaga od nas nakładu pieniężnego, to jest zadbanie o siebie, o swoje ciało oraz o jego odżywianie. I nie wiem, jak to zabrzmi. Nie chciałabym, żebyście myśleli, że ja chcę w jakiś sposób nałożyć na Was presję. Bardziej chyba chciałabym Was zainspirować do ruchu, do zadbania o swoją dietę i w ogóle o siebie. O to, co gdzieś tam do Was dochodzi, o to, co do siebie dopuszczacie. Najważniejszy chyba powiedziałabym, że jest ruch i dieta. Jeżeli śledzicie mnie na bieżąco na Instagramie, no to ostatnio też publikowałam relację odnośnie tego, że poszłam do dietetyka klinicznego, żeby ułożyć sobie dietę, bo wchodząc w magiczny wiek 30 lat, zaczęłam zauważać, że ten mój organizm i to moje ciało już nie jest taki stan, w jakim było w wieku 20 lat i chciałabym trochę więcej uwagi poświęcić sobie, temu mojemu ciału. Chciałabym też zatroszczyć się o siebie bardziej, bo wygląd zewnętrzny i ubrania to jest jedno, ale samopoczucie, które przychodzi po regularnych treningach, samopoczucie, które przychodzi wraz ze zdrowym odżywianiem, jest bardzo, ale to bardzo ważne i jest przyjemniejsze niż nowa bluzka, czy nawet nowa marynarka. Nie wiem, dlaczego zawsze się czepiam tych marynarek. Może dlatego, że uwielbiam marynarki, ale zawsze jest to jakiś tam mój odnośnik. W każdym razie myślę, że warto gdzieś tam zwrócić uwagę na swoje odżywianie, na to, co regularnie jemy i poświęcić temu więcej uwagi. Doszkolić się może, sprawdzić, jakie jedzenie nam służy i może trochę zmienić swoje niezdrowe nawyki żywieniowe na te zdrowe, a może jeżeli mamy jakieś tam zdrowe nawyki żywieniowe, no to sprawić, żeby były one jeszcze lepsze. Także to ma bardzo duży wpływ na nasz wygląd zewnętrzny, bo wysportowane ciało, może inaczej, zdrowe ciało, wygląda o wiele lepiej niż to ciało, o które po prostu nie dbamy. O piciu wody chyba nie muszę Wam wspominać, co? To już by chyba było za dużo. W każdym razie myślę, że warto ćwiczyć regularnie i nie mówię tutaj o ciężkich treningach, czy o chodzeniu na siłownię 4 czy tam 5 razy w tygodniu. Bardziej mam tutaj na myśli zmianę swoich aktualnych nawyków i jeżeli na co dzień non-stop siedzimy przed telewizorem, czy nie ruszamy się tak za dużo, to może warto by było chociaż 3 razy w tygodniu wyjść na jakiś spacer, albo może
codziennie przejść się dłuższą trasą na spacerze z psem. Mam nadzieję, że ten mój materiał będzie dość spójny i że zrozumiecie mnie, o co mi chodzi. I ostatnią rzeczą, którą uważam za najważniejszą, jest rozwój osobisty i to, co mamy tutaj w środku i co mamy tutaj. Bo tak jak nasz wygląd zewnętrzny może przeminąć, tak jak nasz wygląd zewnętrzny na pewno kiedyś przeminie i nie jest to rzecz, którą mamy na zawsze, to, czego się nauczyliśmy, to, czego się dowiedzieliśmy, to, jacy jesteśmy w środku, to, jak bardzo stawiamy na nasz rozwój osobisty, na nasz rozwój wewnętrzny, zostanie z nami na dłużej. Jest to rzecz, której nie odbierze nam nikt i która zostanie z nami do samego końca. Więc warto pamiętać o wyglądzie zewnętrznym, ale warto też pamiętać o tym, co mamy w środku i robić wszystko, żeby to po prostu w sobie rozwijać, żeby o tym nie zapomnieć, bo wygląd zewnętrzny nie jest wszystkim. Wygląd zewnętrzny jest dodatkiem. I okej, on jest ważny, bo nie bez powodu mówi się, że jak cię widzą, tak cię piszą, ale uważam, że nie warto jest stawiać wszystkiego na wygląd zewnętrzny, bo w pewnym momencie można się bardzo, ale to bardzo niemiło zaskoczyć i rozczarować. Także z tą myślą zostawiam Was dzisiaj i życzę Wam miłego tygodnia. Widzimy się w następnym filmie. Pa!